No i cześć, witam ponownie i lecimy sobie dalej z tą mroczną przygodą. Nieznany słuchacz. Mamy się udać do działu komunikacji. Zerknijmy na mapę, gdzie to jest. Okej, dziś na północy. Tutaj mamy drogowskazy w sumie. Jest Communications Department, czyli tędy w takim razie. There it is again. Our welcome message. Zasoby. Tutaj widzę, że Jess przy otwieraniu tych pojemników wykorzystuje trochę tą swoją batelekinezę już. Ale my jeszcze chyba za bardzo nie możemy rzucać przedmiotami. Clearance level 1. Czyli potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, kodu dostępu, karty. No nic, na razie musimy iść tędy. No zaraz chyba się zacznie jakaś zadyma. No już widzę delikwenta. No tak, zapominam, że tu wszystko można rozpierniczyć. Oj, oj. A można kucać. Jezu, mało zdrowia. Co jest, nie mogę wyjść tędy? No, mogę. O, proszę bardzo. To chyba my, prawda? Ale zaraz, przecież dopiero staliśmy się tym dyrektorem. Możemy tego kolesia popchnąć? Nie no, kurde, trzeba przyznać, że fizyka jest świetna. Wszystko możemy rozwalić. Pójść tak do pracy, kurczę. Z taką mocą, co? Co tu mamy? Pojemnik. Zastanawiam się, co robić z tymi ulepszeniami. A czy możemy sobie... No nie, bo mamy tylko jeden slot, tak? To jest to samo. To może rozbierzemy na części w takim razie. Tutaj czy... O, mamy coś. Szybkość przeładowania. To weźmy sobie. Zastanawiam się, jak działają te zasoby. Bo nic tutaj nie mogę z nimi zrobić, tylko je przeglądać na razie. Tu mam jeszcze jakąś z prawej strony przy tym wyjść z menu przycisku. Nie, też jakieś zasoby są widoczne. Dobrze, co tu mamy? Korespondencja. Koszty podróży, tak? Chłopcy z badawczego powiedzieli, że w odkrywaniu miejsc mocy może pomóc odprawianie rytuałów. Moim rytuałem jest popijanie tych łyskaczy. Chyba mało istotne informacje tam były. Szybko zerkniemy na mapę. Idziemy może na razie tutaj na dół. Oho. Piękne headshoty. Załatwiony. Żeby tylko ten mocny się gdzieś nie pojawił za chwilę. Ten opancerzony koleś, jest jak on mnie wtedy pocisnął.
W sumie troszeczkę się przyhamowuję niepotrzebnie z seriami. Powinienem naciskać ten spust szybciej, bo ta broń jest całkiem szybka. A, rozwalmy sobie jeszcze coś. Nie no, świetnie to działa. Co tutaj mamy? Ubikację, tak? Jest jakiś dokument chyba. Powiadomienie o niestabilnym obszarze. Ostrzeżenie. Z powodu ostatnich fluktuacji w najbliższym punkcie kontrolnym ocena stabilności tego obszaru została obniżona do poziomu żółtego. Karta porównawcza. Zielony. Sytuacja stabilna. Żółty. Małe prawdopodobieństwo nieprzewidzianych przemian budynków. Pomarańczowy. Duże prawdopodobieństwo nieprzewidzianych przemian budynków. Czerwony. Częste nieprzewidziane przemiany. Okej. Okay. Bariera syku. Pole rezonansowe syku to fizyczna przeszkoda, którą trudno zdefiniować. Bariery syku wydają się sposobem na powstrzymanie ucieczki albo dostępu w odniesieniu do personelu biura. Odkryto dwie metody ich neutralizacji. Pierwsza, zniszczenie licznych skoncentrowanych źródeł rezonansu znajdujących się w pobliżu. Druga, likwidacja istot syku. Tutaj jeszcze męska toaleta. Tutaj mamy co? Pojemnik. Tu nie mamy dostępu chyba. Oho, mamy chyba jakiś ten punkt. Czyli dobrze się kierujemy w takim razie. Bóg maszyna. Miałem sen i zbudowałem to, co w nim zobaczyłem. Maszynę, w której zamieszka Bóg, ale nie taki, którego znacie, ani taki, którego znałby ktokolwiek. Nowy Bóg. Ta maszyna będzie miała jego ciało, serce i umysł. Zrobiłem ją tak, jak pokazał mi sen. Wykorzystałem silnik lodówki, uzwojenie z tostera, wirniki i pasek rozrządu z silnika samochodu, a także kółka z deskorolki syna. Bóg jeszcze nie umie się poruszać, ale sen powiedział mi, że z czasem się nauczy. To ciało nowicjusza jest jeszcze dzieckiem, tylko mechanicznym. Bóg potrzebuje tylko miejsca na rozruch. Jeżeli chcieliby Państwo ze mną porozmawiać, proszę o kontakt pod adresem podanym na kopercie. Mój telefon nie działa. Musiałem wymontować panel z przyciskami do budowy Boga. Okej. Okay. No to znowu mam regeneracja zdrowia po podniesieniu elementu. No to rozbieramy na części. Nie wiem, czy dobrze robię, czy to rozbieram, ale zobaczymy. Ale tu ciemno. No, czuję większą zadymę za chwilę. Jezu, jak tu ciemno. Śpiewająca ryba. Panie gubernator, dzwonił ja na policję, ale nigdy do mnie nie przyjechała. Mam problem, a pan musi kogoś wysłać, żeby go rozwiązać. No ładna pisownia. Rozwiązać. Kupiłem żonie jedną z tych śpiewających ryb do powieszenia na ścianie. To nie jest prawdziwa ryba. Śpiewa, kiedy naciśnie się przycisk, ale siedzi w niej diabeł. Lata dookoła w nocy i śpiewa diabelskie piosenki. Mówi dużo brzydkich wyrazów. Przez tę rybę mam w domu diabła i musi pan coś z tym zrobić. Żona jest naprawdę wkurzona. Wkurzona przez... No nie, no co to jest? Wkurzona przez uzamknięte. Kiedy może pan przyjechać? Z poważa... Nie no, tego czytać nie mogę. Moje oczy. Mam nadzieję, że to było celowe. Te wszystkie błędy. Tutaj jeszcze coś mamy. Błagam, normalna pisownia, please. Zgoda dotycząca niedoręczonych listów, to chyba było to, tak? Dobra. Co dużo tego jest. No i zaczyna się chyba.
Jezu, Jezu, Jezu. A ten z jakąś osłoną jest. Okej, okay, załatwiony. No, co z tym stołem? Przyczepił się do mnie. Oj, oj. Okej, okay, już trochę lepiej idzie mi to strzelanie. Trzeba tylko pamiętać, żeby się jednak chować, no bo... Jess jednak nie jest zbyt wytrzymała, a tu u góry możemy jakoś wejść? Oj, oj. Nie, chyba nie bardzo. Jakaś koślawa animacja, żebyśmy tylko nie utknęli. Nadziejemy się na jakiś bug i potem nie wyjdziemy. Nieokreślony odczyt. Jakiś materiał. Oj! Nie macie, ziomuś. No i mamy punkt. Oczyść punkt kontrolny. Aktualizacja misji. Przejdź przez dział komunikacji. Oczyść punkty kontrolne, aby uzyskać dostęp do miejsc szybkiego przemieszczania. Okej. Okay. Tutaj potrzebny nam kod dostępu, level 2. Czyli tędy musimy iść w takim razie, a tutaj co mamy? Storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but nie tak. Chcę zobaczyć, czy możemy sobie to obejrzeć tutaj właśnie. Dyskietka, o. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Objects of power. Oops. No dobra, to chyba w takim razie zaraz... Otrzymamy telekinezę, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Musimy znaleźć tą dyskietkę w takim razie, jeśli też dobrze kombinuję. Oj, tam jest jakiś pojemnik jeszcze u góry. Ale czy tam się dostaniemy? Te skoki są trochę koślawe. No właśnie, nie, chyba nie bardzo. Dobra, może potem jakoś spróbujemy. Communications. We're on the right track. Okay. Zaraz, nie wiem, czy iść do góry. No nie, tu nic nie ma, pojemnik jest tylko. W porządku, to zbieramy i lecimy dołem.
Oho. Tu chyba nie wejdziemy, co? An object of power. Looks like a hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Stara dyskietka. Czy ona tam jest? A jeszcze tylko zerknę szybko tutaj. To jest jakiś schron. Maksymalna ilość ludzi, 6 osób. Klub książki. Samson. Nie czytuję dużo science fiction, ale jak na wytwór z gatunku opery kosmicznej był w porządku. Sam tytuł chyba, że może odnosić się do różnych rzeczy w książce, ale moim zdaniem jest trochę niejasny i głupi. Sposób, w jaki postaci używają tego sformułowania niemal w każdym ważniejszym zdaniu bardzo szybko staje się irytujący. No, opisana fabuła jakiejś książki science fiction. Dobra, nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły. Może będę czytał, jeśli napiszę rzut oka, wydadzą się te dokumenty jakieś istotne. To wtedy będę je czytał, a jak takie znajdźki jakieś widzę, nie mające jakiegoś większego znaczenia, to będziemy sobie pomijać. No jeśli was to interesuje, to oczywiście zapauzujcie sobie po prostu filmik i przeczytajcie to, tak? Kucni, oj, oj. No proszę. Trzeba tam jakoś dobiec, co? Tędy może? Kolejny pojemnik. Dobra, teraz chyba tu w prawo. Tu nie mamy dostępu, już widzę. W takim razie, a tutaj? Nie, też chyba nie. No to do góry. Musiałem to zrobić, po prostu musiałem. Dobra, zbliżamy się. Flankujemy to coś. Dyskietkę, czy co to ma być? No dobra, chyba musimy teraz podbiec i wcisnąć F, tak? Dyskietka jest. To hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. Their pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. O, chyba mamy telekinezę. Proszę państwa, zaczyna się. Przytrzymaj E, by chwycić zaznaczone obiekty i zwolnij, żeby strzelić. Tak jest. Jest. Wspaniale, dobra. Dajcie mi coś. Jakiś cel. Ten pasek u góry się zastanawiam, co oznacza. Okej. I co teraz? Dobra. Się mi ładuje ten pasek za każdym razem. O, już zniknął. Aha, rozumiem.
Czyli tak jakby amunicja naszej mocy, tak? Trzeba poczekać chwilę standardowo, aż się odnowi. No zobaczmy, jaką to ma moc. Ładnie, ładnie. No, trzeba poczekać. Albo tak zrobić. Oj, pudło. No ciebie, kochany, załatwimy sobie. Tak o. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. No dobra. U góry widzę delikwenta z tarczą już. No to się pobawmy trochę. O Jezu, całą szafkę żeśmy wzięli chyba. O, ale to ma walnięcie. Cała tarcza mu od razu zeszła. I prawie zginął. Dobra, może... Czy ta energia się zużywa, jak tak przytrzymuje? Chyba nie. Nie no, mocna jest ta telekineza, to trzeba przyznać. Oj. Może tu sobie zejdźmy, będzie łatwiej celować. Oj. Mocno obrywamy. Czym tylko nie zginął teraz. Oj, oj, oj. Granat. Jeszcze jeden. Dobra. Poszło sprawnie, materiał nieokreślony odczyt. Tutaj jednak dalej nie wyjdziemy. Dobrze, to mamy tą telekinezę i co, teraz wejdziemy tu, tak? Ten koleś co miał drugi level? Coś tam się nam pojawiło. Ekspert od wyburzania syku. Biuro zezwala na użycie niebezpiecznych materiałów oraz uzbrojenia wyłącznie określonym sposobom osobom o odpowiednio wysokim poziomie wyszkolenia. Nasi eksperci od wyburzania posiadają wiedzę w zakresie stosowania materiałów wybuchowych w wymiarach, w których obowiązują określone prawa fizyki, dzięki czemu doskonale sprawdzają się podczas prac inżynieryjnych oraz w warunkach bojowych. Opętani przez syk eksperci od wyburzania jako jedyne istoty syku posługują się specjalnymi granatnikami wystrzeliwującymi pociski służące do identyfikacji i namierzania istot. Z tego powodu są to przeciwnicy, których eliminacja na polu walki powinna być priorytetem. Czyli to był nasz pierwszy taki koleś. Ranger syku. Rangersi to dobrze wyszkolone i uzbrojone jednostki ekspedycyjne biura. Ich spaczeni sykiem odpowiednicy posiadają takie same umiejętności. Okej. Czyli dwa nowe rodzaje przeciwników, tak? Tutaj opis dyskietki. No tu już wiemy, że dała nam moc telekinezy. Tam byliśmy, tam jest ten schron. Okej, mamy iść dalej. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Zastanawiam się, te materiały tak ich zbieram. Tylko do czego one będą przydatne? Już trochę tego mamy. Myślę, podejrzewam, że trzeba po prostu główny wątek, tak? Popchać do przodu i się czegoś dowiemy. Tomasi. Przypadki Waś.
No, nie wiem, gdzie to się pojawiło, no trudno. Czy tu coś znajdziemy? Są jakieś zasoby. No, rozwalimy sobie biurko. Poza tym chyba nic. Przez pocztę, czyli w lewo. A do góry? Oj. Myślę, czy iść do góry, czy prosto. No i ta mapa jest troszeczkę... mało czytelna, muszę przyznać. Troszeczkę za dużo jakby szczegółów tutaj jest wyświetlonych. Może za dużo ścian, no nie wiem, tak jakoś nie bardzo się orientuję w niej, jak na nią patrzę. Co tu jest? O proszę. Poziom dostępu 1, czyli będziemy mogli już dostać się też do niektórych tych wcześniejszych pomieszczeń, a tutaj punkt kontrolny do przejęcia. Okej, tam musimy się udać, ale sprawdźmy sobie jeszcze tutaj te pomieszczenia, tu chyba mamy kibelki. Tutaj nic. Tutaj też nic. A tu? Schron. Ja pierniczy. Zastanawiam się, czy te radia mają coś robić. Włączamy je i co? Może mamy je niszczyć? Widzę, że była ikonka zapisu, jak zniszczyliśmy to radio. Ale w kolekcji się nic nie pojawiło. Mamy poziom dostępu 1. Dobrze, a tu wyżej? Tu nam coś leży. You're listening to America Overnight, mystifying the airwaves for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Today, friend of the show, Dr. Quincy Reagan, tells his story. Quincy. Thanks. This is something I experienced recently while staying at the Chili Pines Motel in Macon for last year's SuspiciaCon. I was in room 47. The night manager, an avid listener of the program, insisted I take this particular room. Now, the manager explained that years back, the body of a man was discovered under the bed, inside that wooden border that motel beds tend to have. And the body had been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping with the corpse a foot below him. They only found the body when housekeepers complained about the smell. Hauntings have been reported in room 47 ever since. I happily took the room. I fell asleep pretty quick, checking under the bed first, of course. No ghosts visited me, no chilly spots or flickering lights. But when I woke up, I found myself under the bed. It was dark and stiflingly hot.
Luckily, I was able to push the mattress off and crawl out before I suffocated. The night manager was kind enough to find me another room. Oh, there you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story, and I encourage you to keep calling and writing mystifying the airwaves okay. For more than 29 years. Czy co, motel jakiś, pokój 47 i pod łóżkiem ma coś być. Nie wiem, czy to jest istotne, czy mamy to zapamiętać, ale spróbujemy. Poziom dostępu 1 znowu. Ale to już chyba mieliśmy jeden. Czy to oznacza coś innego? Nie, po prostu chyba można znaleźć przy drugim ciele. Ale prawdopodobnie odblokowuje te same miejsca. Oj, oj. O, proszę. Rodzaje blokady. Dobra. Co to za fioletowe badziewie? Czy ja od tego obrywam? Oj, 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 coś się dzieje. O Jezu! No, prawie zgon. Może to mogę jakoś... Zaraz. Jeszcze raz, rodzaje blokady. Nie wiem, czy to ma coś związek z tymi blokadami. Dobra, na razie się tu chyba nie będziemy. A tam miałem... Co to jest, punkt umiejętności? Tutaj koło tej waluty, zaraz, zaraz, zasoby. Wyposażenie. Misje. Szukam, czy jest jakiś rozwój postaci tutaj gdzieś dostępny. No na razie nie widzę. Nic nie wiem, co tu mam zrobić. Boję się znowu wbiegać w to. Oj, oj. Przydałoby się trochę odnowić życie. Tam coś leży ciekawego. O nie, o nie, o nie, nie. Znowu ten mocny koleś tam stoi. Kurde, oni są naprawdę nieźli. Jezu. Przebiegnę do tego zdrowia. Ale, ale rzeźnia. Nie no, tu się nie ma jak schować. Wbiegnijmy może tutaj. Weźmy sobie coś do rzucenia. Dużo ich tam jest, cholernie dużo. O Jezu. No i chyba zginiemy. Tam jeszcze jeden, shit. Daj mi jakieś zdrowie. Patrz, nic nie zostawił. Jezu, 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 ten gość jest niesamowicie mocny. O nie, idzie tu. Może kanapą go potraktujemy. Jest, pad. Tam jeszcze jeden, zwykły. Dobra. Co tu takiego jest, że tylu was tutaj było, co?
Tutaj coś leżało, pamiętam. Czy już to podnieśliśmy? Modyfikacja do broni to była jakaś, tak? Szybko... Nie, zaraz, zaraz. Rozrzut pocisków minus 7%. Ale chyba nie mam więcej slotów, czyli to albo to mógłbym użyć. Nie, zaraz, zaraz. Wyłącznie dla broni rozbicie. A my mamy broń uchwyt, tak? Okej, czyli... Będą jeszcze jakieś zmiany tej broni. Na razie nie mamy do tego dostępu. Tu jakiś dokument. Naruszenie bezpieczeństwa danych. W zeszłym miesiącu do naszego serwera włamały się nieuprawnione osoby. Okej. Lista tożsamości. Nic tu chyba więcej nie podniesiemy. Zatem wracamy. Dobrze, w takim razie udajmy się tutaj do naszego celu. Przez pomieszczenie poczty mieliśmy się przedostać. Oj, nie to. F. Tylko bym rozwalał wszystko. O! Ojoj, duże no właśnie, duże pomieszczenie i tak myślałem. No nie. Pokonaj Tomasiego. Gdzie on jest? Tam. O, trafiliśmy go? Chyba tak. Dobrze. On przydupasków też wysyła. O Jezu, rzucać też potrafi. No, całkiem nieźle unika. Żeby on tutaj w pupę nie wbiegł ten jeden koleś, co tam był. Jest, jeszcze jest. Oj, 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 oj. Dobra, tu jest trochę zdrowia. Podbiegnijmy, zbierzmy i cofnijmy się. Ja go za bardzo tą telekinezą nie trafiam chyba. No, on robi bardzo szybkie te uniki. Czyli trzeba go traktować ze zwykłej broni. O Jezus! Gdzie są jakieś ciapcioki? Muszę się podleczyć. Jezu, 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 Jezu. Tam idzie jeden, ale opancerzony, Holender. Ryzykuje trochę. Biegnij, biegnij! Dobra, trochę lepiej. Może chodźmy na tą drugą stronę. Stąd go trochę obstrzelimy. Ach! Holender prawie mnie zdjął. Dajcie jakieś ziomali. Zdrowie, 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 zdrowie. Tam coś leży. No nie. No ale gość ma cela. Biegnę do przodu i tak mnie trafi. Strasznie mało tego zdrowia. Obrywamy tak mocno, że... No nie jest to łatwe, trzeba przyznać, no jakieś upgrade'y by się przydały. Dobra, to próbujemy jeszcze raz w takim razie. Można to przyspieszyć. Dobra, będziemy może sobie po prostu stali za
osłoną. Poczekamy, aż rzuci, rzucił. Znowu rzucił. O, idą te przydupasy. O, w mordę jeża, no prawie zginiemy na strzała, no. Ja przepraszam bardzo, ale to jest trochę przegięcie. No nie przesadzajmy, no. Dawaj, dawaj, zdrowie. Ale, no kurde, jak celuję, to mi głowa postaci zasłania widok i nie wiem, co ja w ogóle robię. Już ma niedużo tego zdrowia. No, ale pewnie raz mnie trafi i sam będę miał niedużo. Tu jakiś koleś biegał, no. No, leć! Tam sobie, no i znowu. Jezu, ale się pojawił, ale się pojawił prosto na mnie. Zostawiłeś jakieś zdrowie, bo jest ciepełko. Dobra, coś tam zostawiłeś. Ajajaj. Dobra, będzie rzucał. No, czy ta kamera mogłaby się ustawić trochę inaczej, bo naprawdę zasłania mi postać widok. Nie widzę, do czego strzelam. Dawaj to leczenie. Jezu, trzeba uważać, bo oni się potrafią pojawić od pupy strony. Tam jest jeszcze leczenie z przodu. O Jezu. Come on, come on, jeszcze trochę. Tam biegnie delikwent, zabijmy go. Trzeba pilnować, żeby te przydupasy niszczyć. Myślę, czy przebiec po to zdrowie. Oj, gdzie ten? U góry jakiś koleś. Załatwiony chyba. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz, ale spróbuję. No właśnie. I co zebrałem, to straciłem. O Jezus! No jeszcze wolniej biegamy przy tym teraz. Gdzie tam jakiś delikwent? Zostawił jakieś zdrowie? Zostawił. Jezu. No teraz to już w ogóle nic nie widzę. Tu jest jakieś zdrowie. No co za głupia kamera, no bez kitu. Trafiłem go, dobra. Nie wiem jakim cudem, bo gówno widziałem przez swoją głowę. A ten jeden koleś, co tu biegał, zniknął? No dobra. Czy możemy coś podnieść? Może o tam jest zdrowie. Dajcie, dajcie, bo co tu leży? Osobista modyfikacja. Koszt energetyczny wystrzelenia minus 9%. Nie, 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 ja chcę zdrowie jednak.
za mocno walą do nas. No i ta kamera, no coś ta kamera nie bardzo mi się widzi. Naprawdę, no co chwilę głowa Jazz zasłaniała mi widok. Zaraz. Prosto chyba w takim razie. Oj. Nie pauza. Lecimy tutaj. Po schodach do góry. I tutaj. Akta sprawy. Aha, tutaj info o tym naszym latającym typku. A tutaj akta sprawy. Fala zaginięć doprowadziła biuro do pewnego domu w mieście Butte, w którym agenci znaleźli włącznik światła o właściwościach translokacyjnych. Tu jeszcze coś. Alberto Tomasi, head of comms. Identyfikator tego typka, co żeśmy z nim walczyli przed chwilą. A tu z tyłu pojemnik. No dobrze, weźmiemy cokolwiek to jest i po cokolwiek to służy. Bo na razie jeszcze nic nie możemy z tym zrobić. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana is caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an alternate item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Okay. The hotline can't be far now. Pokój linii specjalnej. Fajny klimat, te napisy fajnie wyskakują. Dziennik bezpieczeństwa linii specjalnej. Multimedia to to, co mieliśmy przed chwilą, tak? Dobrze. Ale chciałem zobaczyć tamten dokument. Dziennik bezpieczeństwa linii specjalnej. Aha, tutaj. Lista osób, które się zgłaszały tutaj przy wejściu. The Ocean View Motel and Casino. Green Logic. The Light Switch Court. Door. Black Pyramid. Wow. Have we been here before? Wow. No to dziwne. No. Hated a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Okej, a pamiętajmy to nagranie, tak? Z radia, co znaleźliśmy. Tam był Hello? Pokój 46, chyba. Nie no, pewnie nikogo nie ma. 222. Zaraz, jeszcze sprawdzę sobie. To były multimedia. To America Overnight. Mogę to jakoś... America Overnight. Mystifying the airwaves for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had... Dobra, ale chyba to był pokój 46, a może 246, kasyno. Tam pod łóżkiem miało coś być, tak? Zaraz, nie w tą stronę.
Nic nie mogę tutaj z tymi drzwiami zrobić, a tu? Tu coś jest. Klucze. Key has a black pyramid on it. Czarna piramida na kluczu. A zaraz, a tu w drugą stronę. Aha, i tutaj piramidy, tak? Szukamy. Tu jest czarna. Ale chwila, a w drugą stronę co się stanie, jak pobiegniemy? Butę uzupełnienie. Według zeznań agentów przeniesie się oni z domu but do przydrożnego motelu. Aha, to ten motel. W takim razie coś tu mamy, jakieś dane. Klucz otwierał drzwi oznaczone czarną dwucelową piramidą, co udało mi się ustalić dopiero po długim okresie prób i błędów. Po pociągnięciu kolejnej linki znajdującej się w pokoju motelowym zostali przeniesieni do najstarszej siedziby. Zniknięcie właściciela domu oraz pozostałych osób z buty przypisano lince włącznika światła. Teraz już wiemy, że w motelu Ocean View znajduje się mnóstwo drzwi i przejść. No tak, zdążyliśmy się zorientować. Okej, czyli wszystkie linki, jakie znajdziemy, przenoszą nas do tego hotelu. Myślę, czy mamy biec... Nie no, weźmy, odbierzmy w takim razie ten telefon. Ukończ wyzwanie. Co to jest? Jezu, to do mnie idzie. Nie wiem, czy my to mamy omijać? Gdzie jest okrężna droga? No nic, lecimy dalej. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director.
have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. Okay. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Lecimy do Emily w takim razie. Jakieś nowe papiery. Fundusze biura. Linia specjalna. Tak, możemy gadać z dyrektorem Trenchem za jej pomocą. To już wiemy, fundusze biura. Obawy z przekroczeniem budżetu. To jest co? Aha, to jest to. Linia specjalna, o proszę. Oceanview Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Oceanview operates on dream logic. And the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places, and sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel, the key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. No dobra, czyli co, będzie można tam wracać do tego motelu w takim razie i otwierać te inne drzwi, tak? Jeszcze sekunda, bo dużo jest tych linii specjalnych. Zarząd. To już chyba widzieliśmy wcześniej. No to poziom czwarty potrzebny. Dobra, tu jest Emily chyba gdzieś. Dobrze mówię? Co tu mamy? No właśnie. Ale tu nie mogę... Tu już nie mogę tego radia rozwalić, więc może to jednak... To jest chyba jakaś strefa bezpieczeństwa, gdzie nie mogę użyć broni. Gdzie ta Emily jest? Tutaj? Tutaj. Czekaj. Czekaj, bo mamy jakiś papierek koło ciebie. Pierwsze wrażenia. Pierwsze spotkania z istotą znaną jako Syk ujawniły różne fakty dotyczące zachowania. Jess ma wyjątkową wrodzoną odporność na Syk. Mogłoby to wskazywać na to, że niekorzystne zmiany już ją objęły, ale jej zachowanie jest tak odmienne od zachowania Syku, że odrzucam tę teorię. Czyli to są przez nią napisane te rzeczy, obserwacje takie, prowadzi Nodges, dobra, pogadajmy sobie z nią. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team, people who knew the Bureau's secrets. Your boss, darling, Tomasi, but he's gone, he's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA.
She took her rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Okej. Czyli pokazano nam kolejne miejsce, do którego mam się udać, znaleźć drogę do sektora zamkniętego. Chwila, tu mamy jeszcze jakieś opcje dialogowe. Wyposażenie nowe. 5 punktów zdolności, ale jak je wydać? Dobra, słuchajcie, to sobie rozkminimy. Za chwilę w kolejnym odcinku tutaj zrobimy małą przerwę i za niedługo kontynuujemy tą przygodę. Także do zobaczenia. Cześć.